W jakiej cenie taki zegar? 400 zł. 400 zł. Polecam Krzysztof Zalewski. Cześć Malina, słuchaj, co było pierwsze? Jajko z kurczak, no? Malina, ty nie rysuj okazję Waldi, a na święta Aldi aż pęka od niskich cen. Tu nie dzieli pomiędzy... 400 zł, widzieli jakiś zegar? Nie, no to... Na kominek? Nie chciałbyś postawić sobie? No, szabla? Nie mam kominka. O, stowa. Ty, tu pasy, patrz, jakie kolorowe, fajne. Ale to są takie pasy do ten, do podnoszenia? Co to jest? Co to jest? To jest jakby elegant. Ten. Zawiesia jednorazowa. Do czego to jest? Wszystkiego. Do zawiesia. Aha, że coś się zawiesza na tym. Tak myślę, do czego by się to... To 400 kilo wytrzymuje. Aha. No to mnie by udźwignęło. 4 metry, 5 szerokości. Aha. 4 metry, no. My chcemy schudnąć, a... Ale fajne kolory, nie? W jakiej cenie te pasy? Po 8 zł. Po 8 zł. No widzisz, dobra cena, no. Tanio, niedrogo, okazja. By były po 5, byśmy wzięli 10, co, Rzesiu? Tak. Tu? Taśmę? Potrzebujemy? Czy nie? Nie, ja bym tak myślał o przyczepie, bo ja się, wiesz, to z mamy chyba, nie? No i Mariusza, nie? Atleci tacy są! O. Nie gadaj, my jesteśmy inni. Tak. Widzisz. O, zestaw. A taki zestaw autek? O, zależy. Dychę. Jak prawa autorskie, to dychę za zdjęcie. Dychę za zdjęcie. Nie, cena mnie tylko interesuje. 8 dyszek. 8 dyszek. Majorette. Majorette. Dobra, idziemy do Krzysia. Mogą się być szybciej ściekli, tam? O, nie, to szukam szybkiego poloneza. A? Borewicza. O, czekaj. Do Bogdana jeszcze można zajść. Trzymam tytuł Bogdana. Od 50 zł możemy kosztować. Co tu ma pan Bogdan, jakieś kolekcjonerskie fanty? Witam. Czasowicza, serdecznie. Kurde. Takie pytanie, kto wygrał, kurde... Co? Rajd? Bajka. W tym. Gdzie? No, w tym. W Daytonie? W Kastomie. No. A nie wiem. Polacy. Aha, nagrodę, tak, myślałem, że ktoś wygrał, wiesz, no, wygrał. Kto, a tak. Z Rzeszowa. To chłopaki. Widziałem, no. A widziałeś, co? Ale tam nie trafiłem, bo to powiem ci, że za dużo, tam jest wszystkiego za dużo, nie? To w twoim wyjeździe chyba było. Tak, no. Bo oni wygrali główną, po raz drugi, jedną. Dzień dobry, witam, kurde, tych, co pilnowali, tych, co nie byli. No. Tam się, wiesz, nie, ciężko to... Chłopaki. A widziałeś w ogóle to? Ciężko, widziałem, no. A jeszcze z Lubaczowa taka firma. Proszę? Z Lubaczowa za tą firmę. No. Zadowolony? Jest zabawa. No, no zawsze taki, jestem zadowolony, taki wiesz. Widziałeś, jak normalnie ten rogar, to mu się tak na końcu uchów mu się zamykał. Tak, no, to było tak. Wiesz, jak to, jak mógłbym blaszką, wiesz? No. A jakie zbliżenie robi, wiesz, na tańczącą pannę, jedno, drugą. Nie, to samo, to kamera tak chodziła, a to kamera się tak się ściągała. Zobacz, łysy. Mamy ten, służbę więzienną. No, jakie cenie ten będzie, za panem tam? Proszę, który? Ten? No. Lufschutz? No. Kauza. Tak myślałem. Trąbka samochodowa taka. Tamta? 6 dyszek. Nikt go nie widzi, bo jest wystawiony za autem. O. Widziałeś? Kółka są. O, jest gorąco, Bogdan tam ma klientów. Cześć! O, widzisz, nie widziałem cię, że tutaj... Cześć! Dostałem od Krzysia. O, tu jakieś znowu żetony. O, co? Międzymiastowa. Pamiętam, jak musiałem mieć pół kieszeni żetonów i
szukałem automatu. Zaraz wracam, możesz przyjąć zlecenie. No, telegraf, telefon. A ja pamiętam, jak weszło 5 groszy i pasowało na te żetony A. Jeszcze był. Jest, że te jedynki, dwójki chyba i nawet nie, czy piątki, to nie są mosiężne. Metalowe, nie? No. Znaczy 10, 20 groszy, 50 i chyba złotówka już też, no. Ale to fajnie, bo możesz na magnes wyciągać ze studni. O, keblarska. I ta duża jest też z tej kolekcji. Te dwie mi właśnie dały. O, lale. Dzień dobry. Przyszła w tym futrze. O! Ja to nic nie sprzedaję. Ta pani w tym futrze przyszła, w tym futrze wychodzi. Krótka piłka. Ty, no jak na ciebie futro. No. Tego? Pani Dorota, tak, to powiedział, że... Nie chcesz tego, takiego futra? Ma być w neseserze, powiedział, bo to jest do sprzedania. Pani Dorota ma przyjechać, przywiezie kiełbasę z jelenia. O, tak? Kiełbasę z jelenia? Ale patrz, już ten, wiejska poszła, nie? Tak, sprzedałam przed chwilą. No, fajny ten. Fajna nazwa. Wiejska, ale ktoś już ją trzymał gdzieś, wisiała gdzieś. Sznicen. Aha, do wycinania tych. Ona mogła wisieć gdzieś tam, wiesz, na... Ale ktoś już ją, wiesz, ona już nie wisiała na tym, bo... Zrób dobrą cenę pani na kwiatki, to obydwa pójdą. Nie, no Krzysiu nie robi dobrych cen, bo on nie lubi, wiesz, jak za dużo sprzeda. Chciał się za darmo. Tak? Aha, no to faktycznie. Kolejka, lalki, wszystko idzie. Musi zapisać, co się wkład wypisze. Czekaj, zobaczymy, czy Krzysiu już nie sprzedał tych samochodzików. Znaczy ten z motocyklem. Ale samochód też fajny. O, tutaj też jakieś autka stoją, już stare. Muszę zobaczyć ten. Że... Można fajnie, możesz kupić sobie taki rodzinny album i podać się za kogoś innego i w razie czego na podświadczenie pokazujesz rodzinny album i mówisz, że to ty byłeś, jak miałeś 5 lat. No myślę, że uwierzyliby. No ludzie wyrzucają czasami cały ten, cały dorobek życia. O. Zobacz. Gdzieś? Muszę takie zdjęcie z ten. Zrobić. No, bo tutaj wypadają, a tutaj jest o, cała kolekcja. Cała kolekcja zdjęć. Ja uwielbiam takie stare zdjęcia. Chyba nic ciekawego, jak się kiera fajnie. O, patrz. Tego. Mały konstruktor. Zaczęło wiać. A to było już. To było już? Ja tego nie widziałem, Krzysiu. Nie wszystko mi pokazujesz. No muszę sprzedać te moje stare albumy. Edward jest. O, cześć, cześć Marcin! Cześć. Co ty tutaj szukasz? Szukam tu szczęścia. Kurde. Piłkę. Kurde. Co tam nowego? No patrzymy, co tutaj widzisz, o. Ktoś wyrzucił cały dorobek zdjęciowy. Ty lubisz stare zdjęcia? No, tu ktoś wyciął jedno. Stare zdjęcia? Ludzi to niekoniecznie, ale... Ale Grzesiu, wielki żartownik, nie? Grzesiu, żartownik, lubię pożartować. To. O. Ty, a to jest zdjęcie z pociągu? Księżyc miałem być. Co to za okno takie pod... A jak nie wiesz? No. A jak nie księżyc? Dlaczego nie stało? Bo został pielęgniarką. Widziałeś tu z młodości Grzesia zdjęcie? Podobny. O. O, jakiś nowy gaz. Marcin, co to jest? Zobacz. Kupił sobie na te małe.
Kurde, tam tyle już takich. Kasków. O. No. Eddie, jeszcze gogle. Gogle mamy, gogle ostatnio kupiłem gdzieś, nie? Ale kasków. To są te? Zatwierdzone 1800 turyś, a tu... To modlitwa może być zatwierdzona, wiesz? Nie, no to tak, i potem produkowali to, czyli pod koniec XIX wieku jest. Słuchaj, tu są te... Bo od razu po, no, po zatwierdzeniu przez tego jak ojca prymata... Schował, Krzysiu. To produkują, i to jest... Pozwalamy drukować. Dla ciebie jest, już ci daję. I schowamy tu. O, tu schowamy to. Wiesz, tu ci schowam tu. Ja poczekaj, mam tu, to. Nie bój się, tu. Będzie, nie zginie wtedy. Czyli już chcesz coś. Przez nie, lepiej niech schowa, bo jak tu to zginie. Nie, patrz jak to się robi. Nie. Co? Czego niszczysz? A tam niszczysz. Ja nie niszczę, tylko dla ciebie chcę, żeby czy nie zniszczyła. Patrz. A tu i tak mam luźne te. A teraz o. Wybieraj, które chcesz. To, dobra. Ja chcę z motorem. Dzięki. To ja to jest. No to jest dla ciebie. Czekaj, tylko chciałem obejrzeć ten motor. Czekaj, no to też jest fajne. Tu jest znowu fajna tablica wrocławska. No to, ale tu masz z przodu. Czekaj, pokaż, to jest ta tablica. Ale masz opisy z tyłu. Patrz, pokaż. Sierpień 56 Wrocław. Tak, no. A u ciebie co pisze? To też jest sierpień. 56. Ale tu jest jakieś BP, BP, coś tam. Ciężko. Dwocykle i lo coś tam, coś tam. DW, coś jakieś. Taką tablicę jakbyś znalazł starą, no? Z tym. No to które wybierasz? Pokaż, ja chcę tą. To jest fajne. Bardziej, to jest zniszczone, no ale... Powiesz mi, co to za motocykl, jak go zlokalizujesz? No, to jest jakaś BMW albo ta. Albo DKW, nie? Nie, to za duże. Nie, to jest BMW albo Zindab. No, w 56 to Boxer, wiesz. No. Fajna, ale fajna ta, H92277 Wrocław. Super. No bo ci opakowanie da. Której? O. Której? Dzięki ci. Obrazek możesz do książki wsadzić. Dobra, uciekamy, nie? No. Krzysiu, no czekaj ty, a gdzie ty lecisz jeszcze? No a gdzie ty idziesz? Trzymaj, ja idę tam. Tam. O, idę tam. Aha, no to byś się pożegnał chociaż albo coś. O! Jeszcze na ten. Na pożegnanie, dobra, pokazy też. A wraz i patrz. Powarzywa muszę jeszcze jechać. A, powarzywa. Do warzywniaka. Dobra. A nie chcesz tego podręcznego zegarka? Nie, szczęśliwi czasu nie mierzę. Ale tu jest coś dla ciebie, pudełko, zawsze, z brodą. Cigarety. Tak, to stare, ty, ale ze Stanów, amerykańskie. Barachłanie, barachłanie przywozę. Fajny jest ten balsam, co mi dałeś. Tak? Brody, no. Od Amiszów. Zarąbiście. Łysemu przywiozłem balsam od Amisze, wyprodukują. Tam z Stanów? I co, dobrze? No, naprawdę. O, widzisz, no. Zaraz możesz za to zagrać. Do Damiana na fujarce. Ale bo trzeba ustnik, wiesz, do tego. No właśnie, nie mogę. Zamiana zadzwonię, niech mi kupuje. No ale po co jak masz na razie? Masz to? Ale to ja używam codziennie. A, ten, tak? Tak! Za mały ten? Za mały pojemnik? Za mały pojemnik. Popatrzcie mi tu, ja muszę i tak do tego. Dać. Ale nie bij, Krzysiu. Kierownica od Syntapa, popatrzcie mi. Komu? Krzysiu, nie bij. Kierownica od Syntapa. Tuże ten wynalazł jakieś... Medale to są. Bieg mikołajowy. Dobra, to ja też uciekam. Przypilnuję tylko Krzysiowi ten. Przypilnuj Krzysiowi, a ja jeszcze pomarzywa muszę jechać. No, dobra. Trzymaj się, spotkamy się w stodole za chwilę. Spotkamy się w stodole. No on lubi tu co dzwonić. No bo teraz dopiero wiem, że on tak... A ja cały czas tutaj próbowałem, mówi zepsuty. Chciałem już śrubokręt. Aha, no. A co to trzeba robić? Kolega do mnie przyszedł i mówi, tak się robi. A ja chciałem go rozbierać już. Wiesz pan? Bo ja myślałem, że to takie... O, takie lince, że naciska się. No. I mówię, zepsute. No tak, bo stara zabawka zepsuta. No tak. A kolega przyszedł, tak. I jeszcze może miał tak w dzieciństwie. Tak, miał. Zabawkę, no. Przez snem mama mu tak...
Wpadliśmy to na pomysł. Miał na pewno, wiesz? Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy, jak będzie ciepło, tu grilla i będzie każdy, kto zrobi zakupy za 100 u Krzysia, ma kiełbaskę gratis. I łyk tego samogonu. Goralska zablokowana. 8 tysięcy ludzi, wszyscy chcą kiełbaskę. Passata by ci całego ten. Nawet nie ma co mówić, bo wszyscy będą chcieli tą kiełbasę zjeść. Właśnie, ty nie znasz kogoś, kto ma poloneza? Jakiegoś niezgnitego? No mam, tylko żeż obiecałem kumplowi, wiesz? On mi tak, kurde, brał pod, wiesz... Ale co, ale masz całego poloneza, to, co? A, to można kupić do 5000. Aha. No, a co chciałeś? Ale nie, ja chcę jakiegoś... Nie, no chcę na ten rajd koguta jechać, wiesz? To już jest bez prawa chyba nawet do rejestracji, wiesz, bo tam zaniedbali to wszystko i on stoi już 10 lat. To szkoda, wiesz? Ale jest zgnity? Znaczy na dworze stoi, czy? Stoi na dworze, tylko że na dwa gary nie chodził, wiesz? No i obiecałem temu kumplowi takiemu. Co... Aha. Słowo mu dałem, wiesz, to już droższe od pieniędzy. No tak. No tak. No ale jakby nie wziął, to ja się piszę na ten. Ale to wtedy byś musiał zrobić coś, żeby to ruszyło i potem z rejestracją ze wszystkim... No to tam... z rejestracją to ja to ogarnę. To 1000 zł teraz kosztuje rejestracja, żeby na zabytek. Ale fundusz jakiś ubezpieczeniowy już może by na tym siedzieć. Ale to nic... On jest 10 lat niepłacony ubezpieczeniowy. No to nie szkodzi, no. Jak nie szkodzi? Ja mogę drążyć. Nic nie będą drążyć. Bo ten kolega chciał przerejestrować i powiedzieli, że wstecznie do rady. Proszę pana, jak pan ruszy, będzie chciał pan rejestrację teraz zrobić. Wstecznie można zapłacić rejestrację i jest na panu już fundusz w sieci. Ale ja mam tak, bo jak motocykle rejestruję, wiesz? No. Nie muszę nawet tak mieć, można? Nie muszę umowy. Znaczy umowa musi być, ale to nie musi być z właścicielem. No dobrze, a z samochodem? Tak jak... samo, no. I można coś takiego zrobić? I można, no. Że nie będą szukać. Znaczy nie, no musisz mieć umowę, bo to musisz mieć ten, nie? No. Ten aparat jest w Science Fiction. Widzieliście na internecie, 120 euro kosztował. Akwaty. No stary, bardzo stary. Zobacz, tu taka sygnaturka, a jeszcze jak otworzysz dekiel, to tam taka w środku jest reklama, wiesz? Tutaj zaraz ci pokażę. Patrz, taka fajna. Popatrz, reklama jeszcze w środku. Aha. Ferwendent in Nur, akwa, widzisz? Fajnie. Oczko czerwone. Ciekawe, jak to robiło, no. No, robiło na większym formacie i bardzo dokładnie, wiesz? Fajna rzecz jest. No, takie pudełko, nie? Ile ją cenisz? 100 chcę za nią. No i tutaj wszystko ciała, widzisz? No, fajnie, fajne, jak ktoś zbiera aparaty, żeby sobie postawić gdzieś na półeczkę. No i z taką fajną blaszką. No. Mains. Main to... Stephen King chyba, Main. Cześć, prezes. No. Ciemka, cześć. Tam, gdzie pan taki kask ładny kupił? Dostałem no. Tutaj. Old Miałeś Man, takie coś? Na, nie, na Old Man bazar pod za 300. No. Ciężkie są. Akurat na WSK bym sobie kupił. Takie kask jest ciężkie. No. Mam takie dwa jeszcze, tylko no. Że nie mam tych daszków. No. To jest chyba takie do krosowych tych starych jad nawet, nie? To były. Tego, ale no do starego każdego tego, no. Do komarka jakiegoś coś tam. No starego motura, no. Komarku to widziałem. A ile dałeś prezes, to można wiedzieć? Dostałem. Aha. Dostałem. Wymiana to była. Aha. Wymiana. A nie chcesz strzelać? Nie. Raczej nie, o. Wymiana towarowa, bo to wymiana towarowa. Wymiana. Ja przywożę, przywiozłem, proszę ciebie. To szukaj mi takiego kasku. Nie trafi się, że może wiesz, 3 lata, 4 lata świata nie będzie, koniec już. Tak? Że nie zdążę tak? Zapytać, ale no mają, myślisz, ma wojna to... wpuchnąć. Nie za rady. Masz najnowsze informacje? Nie, no tak mówią, wiesz, różne wywiady, wiesz, europejskie i Mossady. O. Jak gdzieś bym trafił, pierwszy raz takiego w ogóle widzę na oczy. A, tu masz jeszcze jedną kankę. Kask to byli Ormo na USB. Metal. Mamy metalowe serce. No. O, cześć, ale może ten. No. Skuter jeszcze nie znalazłem. Nie, to ciężko jest, wiesz. Ja mam tyle tego wszystkiego, ale już szukałem tego, wiesz. I w tym miejscu, gdzie kiedyś położyłem, to już nie było. Gdzieś musiałem poprzewalić. Ja te piłki? Ja był po 3 złote sztuka. Ja był ogonem przykrył. Albo. Nie, na pewno nie dałem. Ja jak kiedyś znajdę, to ja cię na pewno przywiozę. Za 5 złotych bierzemy i wiesz rzeźć. Za 5 złotych ile? No to. Dwie sztuki? No trzy. Nie, po 3 złote to... Weź rzeź mniej towaru. 7 złotych. Nie, no daj spokój. Nie, ja po trójce sprzedaję, a jak na dwie to... jakiś zarobić. Ale chodzi, że jak dwie to za 5 złotych. Za 7. Dobra, 7. Na pączki. No, no tak, bo tłusty czwartek za chwilę. No. Krzysiu, idę, wiesz? Tobie nie wyglądają, co by... Uciekam. Nie? No, to trzymaj się. No, dobra, na razie, cześć. Będę miał ci do pokazania coś, co tam uzyskałem.
Wilczkowicach. Tak? Faceta jednego. No. Co? Będzie opowieść o 12 koniach. O 12 koniach? Tak, o, to się ciekawie zapowiada. Krótka historia o 12 koniach. No, dobra. To trzymaj się, Krzysiu. Uciekam, to już kurczę, zeszło mi dzisiaj kupę czasu. O, nie przysła. Fok. No dobra, pogadałem jeszcze chwilę tu z Bogdanem i uciekam. Już późna godzina, tu już ludzie pakują. Także dzięki za oglądanie. Jak jesteś nowy, to pamiętaj subskrypcję zostawić, łapę i komentarz. Z góry za to dziękuję. No, pomaga mi tutaj w rozwoju, nic nie kosztuje. O, tu jakiś jeszcze obwoźny ten. I za chwilę się pewnie widzimy w stodole na vlogu, co tam się dzieje u mnie. Trzymajcie się. Witam was serdecznie. Z tej strony Marcin. Jestem już w stodole, Grzesia już nie ma. Dzisiaj dość późno nagrywam, bo jest godzina, po, proszę państwa, 16:13. Tyle się dzieje tutaj u mnie, że głowa boli. Widzieliście targ staroci, targ na torach. No nie wszyscy o tym targu wiedzą, ale ja go właśnie od jakiegoś czasu promuję, bo można dużo fajnych rzeczy kupić. No i można też pomóc ludziom, którzy po prostu sprzedają tam różne rzeczy i to jest często ich jedyna możliwość jakiegoś tam zarobku. Zobaczcie to zdjęcie, już tam kiedyś to zdjęcie wrzucałem na społecznościowe moje kanały. Fajna tablica wrocławska, nie wiem czy ją tu będzie widać, ale takiej tablicy szukam. Jakby ktoś miał taką tablicę rejestracyjną gdzieś, niekoniecznie Wrocław, ale może być jakieś inne miasto, to chętnie bym kupił, wymienił lub coś tam jeszcze innego, bo nie mam takiej tablicy. Tutaj z tyłu to jest motocykl właśnie Cindap, tutaj jest jakaś samoróbka. Ciekawy jestem, czy ktoś kojarzy z Wrocławia może ten samochodzik, może gdzieś jeszcze jest w jakimś garażu, w jakiejś szopie schowany. To by było na pewno ciekawa sprawa to znaleźć. I teraz tak, rozpakujemy sobie paczuszki i zaraz wyłonimy też zwycięzców tych koszulek, które wczoraj były, żeby to od razu było na biegu. One tutaj sobie stoją. Muszę też dokończyć, matko, muszę listę wysłać ludzi jeszcze, którzy wygrali do bazaru Warszawa, żeby to wszystko na was czekało. I zaraz sobie zobaczymy, co tutaj koleżka Flaming Recycling. Teraz widzę, że dużo osób tutaj właśnie z tego tematu recyklingowego mnie ogląda. Cieszy mnie to bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. O, mamy naklejki flamingowe. I słuchajcie, brelok Poloneza. Poloneza na tą chwilę mam załatwionego, pożyczonego z Muzeum Garaż PRL-u. Od kolegi Grzegorza jadę na koniec chyba kwietnia przywieźć tego Poltka. No i już co? Już jest bryloczek. No, bryloczka się zaczyna. A ja znalazłem, słuchajcie, zdjęcie jeszcze, bo po tym filmie z kupną WL-ki odezwało się dużo ludzi. Odezwał się też do mnie, w sumie ja do niego zadzwoniłem, Piotrek Poradziński. Okazało się, że myślał, że Sławek, ten właśnie z filmu, w którym kupiłem WL-kę, że już nie żyje, jakieś tam pogłoski poszły. Więc wysłałem do Sławka numer, Piotrek mi naopowiadał tą całą historię z WL-ką, z tym remontem, on bardzo dobrze to pamięta. Naopowiadał mi, tylko że on teraz jeździ właśnie kamperem gdzieś tam po Polsce, po świecie. Na jesień ma zjechać do Wrocławia, zaprosiłem go, więc na pewno też nagramy relację, coś tam. Piotrek, pamiętam, jak tam właśnie tą mojego pierwszego Harley'a mi naprawiał w tej swojej dziupli w piwnicy, no to opowiadał, że tam było i pełno silników miał do WL-ek i pełno silników do Sokoła, że te Sokoły to tak były rzucane, bo Harley się wtedy liczył, nie? A Sokół był, no, według ówcześniejszych czasów był po prostu jako gorszy, traktowany jako gorszy. No ja to słuchałem z otwartymi ustami i z wypiekami na twarzy. No i teraz fajnie by było, żeby nagrać, żeby zachować to w pamięci na dłużej. Dlatego no, będę chciał się spotkać na pewno kilka razy z Piotkiem. Ktoś też tam pisał właśnie, żeby ze Sławkiem, żeby te zdjęcia. To wszystko jest w planach. Wszystko jest w planach, wszystko mam nadzieję, że będzie. Też będzie za chwilę odcinek
odcinek właśnie, jak wyciągamy z piwnicy. Nawet dzisiaj myślałem, że to zrobić, ale po prostu to jest za dużo mam pracy i nie, nie, i tak, że wychodzą te filmy, to i tak jest naprawdę jakieś coś niesamowitego. Jutro jadę na bazar do Warszawy, więc mam nadzieję, że się spotkamy. Ja zabiorę może jakieś naklejki, może coś tam, jakieś naszywki, więc zaczepiajcie mnie, tylko mówcie swoje niki najlepiej, jeżeli piszecie coś, no bo jak nie piszecie, to i tak was nie znam, ale te osoby, które piszą, to je kojarzę. Zobaczcie. Od firmy Magtom dostałem jakiś mega, super, hiper magnes neodymowy do poszukiwań w rzekach, w stawach, w innych rzeczach. Tu widzę, że jest naklejka też neodymowy Mario. Złom nie ma szans. Teraz to sobie weźmiemy. Mamy tutaj Magtoma. O. Złom nie ma szans. No proszę. No proszę. I tutaj jest oryginalne magnesy neodymowe F300 Gold i F200 Gold od Magtom z jednym bocznym mocowaniem. Kupujecie tylko w Magtom, bo są podróbki tych magnesów o niskiej jakości. No ja oglądam te kanały różne właśnie z magnesem. Kiedyś już łowiłem, ja mam jakiś właśnie magnes, ale chyba właśnie jakiś taki chiński. Wyłowiłem kiedyś, pamiętam, drzwi do jakiegoś auta tutaj koło mnie. Ja mam tu bardzo dużo rzek, dużo mostów i chcę zrobić takie wyzwanie. Myślę, że właśnie Grzesiowi dam ten drugi magnes i będziemy robić, ile można zarobić, coś tam. Dobra, nie powiem wam pomysłu, jaki mam, ale mam pomysł na fajny film z magnesem i myślę, że będzie się fajnie oglądało. Jak jeszcze coś wyłowimy, to już w ogóle będzie fajnie. O, matuchno, jak to jest zapakowane. O, mam czapeczkę. Magnesy neodymowe dla najlepszych. Super. Mamy tutaj naklejki. Neodymowy Mario też jest i Magtom. O, naklejek dużo. Może jakiś konkurs od razu zaraz zrobimy. Co tutaj mamy? Ulotki. Mamy tutaj informacje o tych magnesach. O, tylko tu takie małe. To chyba są na ten, na wodomierze starego typu. Magnesy. O, czekajcie, co to jest? Takie pionki magnetyczne, ale to mocne. Dobra, mamy tu jakieś długopisy. Mamy tutaj smycz. Co my tu jeszcze mamy? O, są rękawice. O, jest trochę tych rękawic. Super, właśnie się zastanawiałem, jak tam to wszystko tam. Aha, tutaj są jakieś skrętki, pewnie jak to przymocować. Jest linka. Elegancko. I tu podejrzewam, że jest ten magnes. Czekajcie, tylko żeby tutaj zaraz czegoś on nie rozmagnesował nam. No, jeszcze Grzesiu już pojechał, Maciek już pojechał. Dzisiaj wiadomo, piątek, piątunio, więc chłopaki sobie wcześniej tam pojechali. A ja zanim wróciłem do domu, no to trochę minęło. Jakiś taki ostatnio, nie wiem, spotkaliśmy kilka osób, jakichś takich niezadowolonych z życia. I słuchajcie, wczoraj tutaj prawie by nas przejechał samochód. Zwróciłem panu uwagę, żeby może rozglądał się albo nie stał na tym, bo stał na przejściu dla pieszych i czekał, żeby się włączyć do ruchu. No i prawie nas rozjechał, więc mu powiedziałem grzecznie, kulturalnie, że mógłby po prostu nie wjeżdżać. No to on z pyskiem, że to my tu się pchamy przed auto, a on tam stał od dłuższej chwili, no ale bo przejazd był zamknięty. Więc zamiast przeprosić, nie, no bo jeżeli jest... Ja, o matko, to jest silne. No czasami trzeba, nie? Nie wszyscy potrafią powiedzieć, dałem ciała i dzisiaj znowu na basenie też gość, kurczę, jakieś tam było, nie wiem, dzieci przyszły i do nas się dar, że mamy wychodzić. Zamiast też wcześniej chwilę powiedzieć, zresztą żeśmy już schodzili z tego basenu, to on tam... No i też mówię, no można przecież inaczej się komunikować, nie? Wystarczy powiedzieć, a nie tutaj z tym. Czekajcie, ale to jest wielkie. O matuchno, ja muszę zaraz przeczytać i czy to jest właśnie ten 300. Czekajcie, boję się tu coś przystawiać, żeby zaraz tutaj nie, żeby ręki mi nie wyrwało, o. Nie no, tym jak się coś złapie, to trzeba uważać chyba na te, na jakieś metalowe.
Ło matko. Nie no, to jest po prostu petarda, ale super. Nie no, dzięki ci, kolego serdeczny. Niedługo będzie ten film, tylko mówię, no ja mam tyle tych różnych rzeczy, ale będzie ładna pogoda, to z Grzesiem weźmiemy dwa wiadra, albo jakąś kastę, wagę i zobaczymy, ile złomu tutaj siedzi. Ile złomu siedzi w naszej rzeczce. Ekstra. Dobra. To pakuję tu w karton. I co jeszcze może? O, może zrobimy dzisiaj konkurs z Maktomem. Tam wiem, że też chyba ma być jakiś kod, rabat, kod na darmową wysyłkę, ale to wam w opisie dam albo tutaj na ekranie. A, to jest chyba, żeby tą, żeby linkę zaczepić. Super. Jest taki fajny zestaw. No, to jak się skręci, to będzie super. Bardzo się cieszę. Wiem, że to jest właśnie, to są najlepsze magnesy chyba we wszechświecie, więc słuchajcie, robimy konkurs, tak, hasło Maktom, będzie ta czapeczka, będzie smyczka, będzie jakiś, o, magnesy neodymowe, będzie długopis, dam wam naklejki, neodymowy Mario też, Flaming, co tam jeszcze, Dario też, kolego, Dario, jak się wpisuje chyba Dario Magnes, czy Dario Poszukiwania, to wyskakuje. To są takie. No i koleżanka Misiowska też i koleżanka Kasia też tam magnesem fajnie łowią. Więc ich też kanały polecam, jak lubicie takie złomiarskie. Czasami fajnie coś pooglądać, żeby się po prostu odstresować, nie? Od tych wszystkich tych. Oglądamy sobie jakiegoś YouTube'a, wrzucamy, posłuchamy i to jest fajnie. O. Ile tych naklejek? Super, fajnie, fajnie. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, dobra. Słuchajcie, mam tutaj już. Mam tutaj gościa. A! Marian W3602. Marian W3602. Farys mega, pozdro chłopaki. Ja też muszę chyba już teraz zacząć pisać. Pisać pod komentarzem, bo często jest tak. Czekaj, gdzie, czy ja to sobie gdzieś to mogę zobaczyć od razu ten komentarz. Dlatego, że jest dużo jeszcze tych, znaczy dużo, no ostatnia rzecz, która została wygrana, pamiętacie, był mikroskop i mam taką rzutki, taką, no taką tarczę do rzutek, też kupiłem to na targu, no i osoby się nie zgłosiły po to, czyli po prostu nie oglądają tych, więc będę musiał pisać, pisać, o i tutaj sobie napiszę, gratuluję i jest dla ciebie koszulka. Gratuluję, odezwij się na e-mail. Dobra, hop. I drugą osobę zaraz sobie sprawdzimy, kto tu może jeszcze być. Hop, hop, hop. Może się Farys i może się spotkamy w Warszawie na targu. Daimos 7935, gratulacje dla ciebie. Ja wcześniej też czekałem do live'a czy coś, a te live'y w sumie są u mnie nie wiadomo kiedy, bo to teraz jest. O, jest Daimos i już możemy, ciekawe czy tu Daimos wcześniej pisał, nie pisał chyba, no ale jeżeli się spotkamy, to znaczy, że chyba tak, o. I pisze już, gratuluję, gratuluję, odezwij się, no, aha, dobra, napiszę, podeślij e-mail, podeślij adres i rozmiar koszulki. No i super. No i mamy dwie koszulki, a reszta będzie na jakimś tam następnym tym. Nie wiem jeszcze kiedy, zobaczymy. Może te klucze tam damy na live albo nie wiem. Dobra, to jest to. To mamy załatwione. Ja zaraz jeszcze muszę zobaczyć te osoby, które właśnie do Warszawy lecą, jadą. I tam się mam nadzieję, że spotkamy. Ja będę tam chodził. Będę też na stoisku chyba u Maćka. Nie wiem, czy kolega Baranek, bo w sumie miałem do niego zadzwonić, ale nie zadzwoniłem, bo to właśnie. Dzisiaj, słuchajcie, odebrałem kilka telefonów i ponad dwie godziny jakby mi zajęły. Całe szczęście, że część to była w tych. Część to była podczas jazdy. O, tutaj dostałem właśnie od kolegi Moto Shreka. Jak dobrze pamiętam. Jakieś takie gazetki. Jest Suzuki, Ducati, Nostalgia, ale jeszcze był gdzieś taki album z Harleyem. Nie wiem, gdzie ja go dałem.
coraz więcej rzeczy, bo tu jeszcze o, zamówienia przyszły, nowe puszki, fajne Harley'a. O, tu jest ten. Tu jest ten album, no. Także prasy co nie miara. Tu mam dwie duże paczki, właśnie są nowe harlejowskie rzeczy i tam też jakieś inne retro. No ale nie zdążyliśmy tego dzisiaj otworzyć. Przez to, że ciągle coś tutaj się dzieje i... No jest tego, po prostu jest na głowie dużo rzeczy, gdzie teraz sobota. W sobotę jadę na bazar, więc tam na bazarze podejrzewam, że będzie bardzo fajnie. Widzicie, dalej nie zdążyłem zmienić tutaj tego. No przydałby się może jakiś mechanik, który mógłby tutaj robić i tych zadań jest jakby coraz więcej. Ja też muszę jakąś chyba kastę. Tutaj kastę kupiłem na to, żeby umyć ten silnik Sokoła, ale teraz jeszcze, żeby umyć może karszerem tamtą WL-kę, bo ona jest troszeczkę za... no brudna, wiadomo jak to jest. W ogóle historię całej tej WL-ki też mi Piotrek naopowiadał, bo no jakby zna ten motocykl i mówi, że prawdopodobnie po umyciu będzie go można odpalić w ogóle, więc ciekawy jestem. Ciekawy jestem, jak to będzie. No ale zobaczymy. Dobra, myślę, że już wam mogę powiedzieć, bo zapomniałem, że słuchajcie, Fatty Bikes jedzie do mnie, a w zasadzie został już wysłany paczka. To jest rower elektryczny z takimi grubymi oponami ze Stanów i jestem ciekawy właśnie, jak to wygląda. Jestem ciekawy, jak to wygląda, jestem ciekawy, jak to się jeździ, bo dużo czytałem o tych rowerach, ale chciałbym się sam przekonać po prostu, jak... na jakiej zasadzie to wszystko jeździ, bo to wiadomo, to nie jest tylko tak, że on sobie jedzie sam, tam trzeba też pedałować, ale no mega jestem ciekawy tego, więc pojawią się na pewno filmy właśnie z testowania tego roweru, nie wiem, może tu na wrocławski bazar się nim wybiorę. No, powiem wam, że petarda, wygląda petarda, także super, 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 super. Dla mnie mega sprawa. Mam nadzieję, że też sobie zobaczycie. Zrobię coś takiego też, jaką jazdę jak Harley'em. Zobaczę, jakie ma spalanie. Dobra, już nie ten. Ja tutaj się ponapawam tym rowerem. Ja w poniedziałek, jak już przyjdzie, to wam może go pokażę. Może zrobię jakiś unboxing, coś takiego na pewno będzie tutaj się działo. Powiem wam tak, bo dokopałem się jeszcze, bo tutaj musiałem tą listę, żeby bilety na was czekały, bo jutro jest bazar, sobota, niedziela jest bazar motocyklowy w Warszawie. Bardzo fajna impreza, na którą was serdecznie zapraszam. Będzie się można tam też ze mną spotkać. Cały plan, w ogóle terminarz, jak się wybieracie na bazary, to możecie sobie wejść na stronę motozloty.com i tam w aktualne zloty, tutaj po lewej, można wejść albo w Bike Week, albo w terminy motobazarów i tutaj mamy Wrocław najwięcej, a w Warszawie na razie jest jeden termin, tylko 13-14 kwiecień. Tor wyścigów konnych Służewiec od 9 do 17, dzieci do lat 10 bezpłatnie. Bilety chyba, mam nadzieję, że zostały też pod dwie dyszki. Tutaj mamy Bytom, 26 maj, tam też będę. W Toruniu 6 październik, nie wiem jeszcze. 1 września Poznań, myślę, że będę. W Łodzi 11-12 maj. Też na Łódź myślę, że się wybiorę, bo tam jest zawsze fajna atmosfera. Na Warszawie też jest bardzo fajnie. Przeczytam wam listę osób, bo było małe zamieszanie przez to, że część osób nie miała włączonej publicznej subskrypcji. To się ustawia w ustawieniach i trzeba mieć tą publiczną subskrypcję, żebym po prostu widział, że subskrybujecie. Czekajcie, ja tylko sobie zwilżę usta. I słuchajcie tak, Wojtek Zatyka, Robert Sejbuk, Izabela Tatarek, Dominik Paderewski, Krzysztof Kurek, Iwo Wnuk, Andrzej Szczepanowski, Karol Wolanin, Karol Retro Garaż i Tomasz Oleszek. Na was będą czekały zaproszenia, bilety w biurze organizatora. To biuro organizatora to jest ta budka chyba tutaj bliżej... Boże, chociaż nie, teraz jest inne miejsce, matko. Nie wiem, gdzie to jest w każdym bądź razie, ale w biurze organizatora. Tam się zgłoście i tam to na was będzie czekało. A ja już wysyłam list, znaczy Boże, maila z tą listą, żeby to na pewno doszło, żeby to było. I no i tyle. I pozdrawiam was serdecznie. Już kończę. Kończę już dzisiaj, na dzisiaj, bo już
ledwo żyję, ten piątek mnie dojechał. Mam nadzieję na jutro na fajne spotkania. Piszcie w komentarzach też, jak macie coś na wymianę, może coś przywieźć, może coś tam. Ja lubię się zawsze wymieniać. To jest taka fajna forma też kolekcjonerstwa i w ogóle różnych takich rzeczy. Jeszcze wam powiem tylko, że dzwonili do mnie dzisiaj tutaj, dzwoniła koleżanka z Centrum Kultury, Zameczek z Leśnicy. Tam jak mam ten odcinek dwa dni temu, przyjeżdżaliśmy koło tego, że będzie tutaj jakaś impreza i wpadliśmy też razem na pomysł, że może pomogę tam, oni zorganizują taką właśnie giełdę czy kolekcjonerską, taki targ staroci, może jakieś kilka imprez tutaj koło mnie powstanie, takiej lokalnej, można powiedzieć, społeczności. No i cieszę się na tą myśl, bo fajnie, żeby takie rzeczy powstały, żeby to promować właśnie i super, to jest fajna wiadomość. Trzymajcie się już teraz i do spokojnego wieczoru, spokojnej nocki. Do zobaczenia jutro na bazarze. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!